wszystkich dzisiaj. Pokażę, coś kupiłem. Chciałem kupić, bo zepsuło mi się to. Kupiłem tanią chińską kamerkę i się zepsuła. Co? Kupiłem też taką droższą za 150 zł około. CamSpot 3.7. Mamy kamerkę, instrukcję. Po polsku chyba. Jest po polsku. Aplikację trzeba pomieścić. Aplikację Overmax Control. Zrejestrować. Kamerka wygląda w ten sposób. Można do statywu przymocować, żeby więc statywowy. Można też antypoślizgowe nóżki, nie potrzeba jej odmocować bardzo. Tak. Tutaj co mamy w nioningach włączone. A, czyli uchwyt montażowy. Zamontować. Miałem płasko ją położyć. Kołki do ściany. Położona, żeby widział. Chodzi mi o to, żebym kamerką widział, czy nie zostawiłem czegoś na gazie, ale na stałe będzie miała podgląd na drzwi wejściowe do domu. Kabelek nawet całkiem długi. Zdarzają się kabelki, które mają około 40 cm, ten ma dosyć sporo. Dosyć sporo ma ten kabelek. Tu jeszcze zdjąć folię ochronną. Ale to jest mały obiektyw taki. Teraz jeszcze, tu jest ładowarka. Nie wszyscy dołączają do tego, ale kamerka tu jest. Ładowarka zasilacz w sumie. Tu ma gniazdo można podłączyć kablem bezpośrednio do routera, do tego, do modemu internetowego. Przycisk reset i podłączenie 5 V napięcia stałego. Co nic się nie dzieje? Zasilanie ma. Dobra, i teraz trzeba na telefonie. Śmieci te przyszły. Dobra. Overmax Control, tak. Google mapy, sklep. Kurna. To jest tak, Overmax Control. Widzicie, jaki sklep Play. Jest sklep. Sygnał czasu. Overmax Control jest w wyszukiwaniu. Overmax Control, instalujemy tu apkę. Jest takie proste, żeby pisz kod weryfikacyjny. Otwórz, otwieramy. Zgoda, tak, zgody. Zgoda. Zarejestruj się. Otrzymaj kod weryfikacyjny, go trzeba wpisać tutaj. Wstawimy komputer.
Overmax Control Verifikat na kurde. Dobra, 8. Proszę o czymś zapomnę. 4150. Pasło. Uprawnienia aplikacji. Dodaj urządzenie. Przesuwanie aplikacji. Teraz Overmax. CamSpot 3.7 jest kamera. Nie, CamSpot 3.7. Skonfigurowałem tą kamerę z aplikacją TUJE. Mikrofon, dobra. Raz. To mnie słychać tutaj. Dobra, raz. Słychać. Udało mi się skonfigurować. O kurde, papuguje mnie. Raz. Słuchać dźwięki z otoczenia. Siren. To działa. Widać ładnie obraz ma tutaj. Ja słyszę dźwięki z mieszkania. Dobra. Tutaj możemy ustawić na przykład to. Sound detector. Aktywowany. Raz. Detekcja ruchu. Podążanie za ruchem. Na wersję można tutaj robić. Co tam jeszcze? Serwis. Shot. O. Zdjęcia z albumu. Zdjęcia z albumu. Jeszcze muszę zrobić. No, ma tu jeszcze funkcji. Można sterować nią tą kamerą. SMS. Proszę, to przez tu jest łatwiej, bo tutaj przez Overmaxa nie mogłem wyjść. Kamery. Tu tą kamerę musimy usunąć. Jak mam usunąć to urządzenie? Używa się usunięcia tego. Usuń urządzenie, jest dobre. Urządzenie, patrzeć. Dobra, już jest. Mamy kamerę. Mamy widok z kamery. Teraz wybrano większej funkcji. O, wybrano cały obraz tutaj. A, tu jest sterowanie, patrz. Sterowanie. Thank you.
Zainstaluję w pokoju ogólnie, bo na tutaj nie będzie. Wyłączę. Zmieniam sobie wyłączenie prądu. I się włączę ponownie. Dobra. Że kamera uruchomiona, tak to wygląda. Ja się resetuję po włączeniu prądu. Zasięg ruchu ma.